Pani Marszałkini, Wysoka Izbo, dziękuję za wywołanie tego tematu i dziękuję również za odpowiedź panu premierowi. Natomiast w tej odpowiedzi zawiał pan taki fragment, w którym mówi pan, że będzie pan negocjował, czy właściwie rozmawiał z szefami koncernów, które już zainwestowały w Polsce. Otóż najlepszą metodą na kryzys jest pełna analiza i negocjowanie z wszystkimi szefami koncernów, a przede wszystkim z tymi, których w Polsce nie ma. I mam nadzieję, że ministerstwo prowadzi takie działania szeroko zakrojone. Natomiast ja mam pytanie, ze względu na to, że interesuje się szeroko gospodarką, nigdzie takich informacji oficjalnie znaleźć nie mogłem, również na stronie pana ministerstwa. Dlatego prosiłbym z tego miejsca, aby pan premier, odnosząc się w odpowiedzi, wskazał albo to miejsce, albo jakie działania są podejmowane w zakresie szeroko rozumianego przemysłu motoryzacyjnego, aby ściągnąć inwestorów do Polski. Tu już nie tylko chodzi o wytwarzanie samochodów w Tychach, jeżeli chodzi o Fiata, tylko o wszelkie komponenty, jak również tworzenie miejsc pracy, już nie tylko w strefach ekonomicznych, ale tak, aby umożliwić i powiązać nasze zakłady przemysłowe i potencjalne zakłady przemysłowe z światowym rynkiem motoryzacyjnym. Dziękuję.